Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy Turystyki na Obszarach Wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Organizacja imprezy turystycznej obejmuje najczęściej cztery etapy. Pierwszy etap obejmuje planowanie, czyli określenie celu, grupy docelowej, formy, terminu, miejsca i rodzaju świadczeń, opracowanie programu, kalkulację kosztów oraz zamawianie świadczeń takich jak noclegi, transport, wyżywienie czy zwiedzanie. Drugi etap sprzedaż poprzedzony jest przygotowaniem materiałów reklamowych i prowadzeniem kampanii reklamowej. Trzeci etap to realizacja świadczeń zgodnie z programem. Ostatni etap obejmuje rozliczenie imprezy. Jedyną z form zakontraktowania miejsc jest czarter. Czarter polega na zobowiązaniu organizatora do zakupu określonej liczby miejsc noclegowych w określonym czasie. Organizator musi zapłacić także w przypadku, gdy nie uda mu się sprzedać wszystkich miejsc. Kolejną formą zakontraktowania miejsc jest allotment. Allotment polega na rezerwacji ściśle określonej puli miejsc noclegowych w określonym czasie. W przypadku braku chętnych, pokoje zostają zwolnione i właściciel obiektu noclegowego może je sprzedać innym klientom. Inną formą zakontraktowania miejsc jest rezerwacja ad hoc. Rezerwacja ad hoc polega na rezerwacji miejsc noclegowych dopiero po pojawieniu się zainteresowanego klienta. Z ostatnią formą kontraktowania miejsc mamy do czynienia w sytuacji, gdy organizator imprezy turystycznej jest również właścicielem obiektu noclegowego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.